Katarzyna Górska, raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór, bo trwa wieczór specjalny w Telewizji Republika. A teraz czas na głosy prawników. Jest z nami pan adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Fundacji Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo widzą również pana mecenasa Mikołaja Drozdowicza. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie. Szanowni Państwo, szanowni panowie, no, rozmawiamy bardzo intensywnie i przyglądamy się temu, co dzieje się w tej chwili w Sądzie Najwyższym, bo zdaje się, że mamy no, już nie tylko spór pomiędzy Sądem Najwyższym a marszałkiem Sejmu i większością rządową, ale również między dwoma izbami w Sądzie Najwyższym. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajęła stanowisko w sprawie decyzji marszałka Hołowni o uchyleniu mandatów, wygaszeniu mandatów dwóch posłów, pana posła Kamińskiego i pana posła Wąsika. Decyzja jest taka, że Sąd Najwyższy nie uznał i uchylił decyzję marszałka Sejmu. Z kolei Izba Pracy, z którą zdaje się, no, patrząc na te wczorajsze wystąpienia pana marszałka, pan marszałek Hołownia był, mówiąc kolokwialnie, dogadany w tych sprawach, nie chce wydać Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych akt sprawy. Wygląda to na sprawę zawiłą, skomplikowaną i oderwaną od zwykłego człowieka. Ale czy rzeczywiście tak jest? Z czym mamy do czynienia i jakie konsekwencje ta sprawa będzie miała dla tych wszystkich Polaków, którzy na co dzień przychodzą po sprawiedliwość do sądów powszechnych? Pan Jerzy Kwaśniewski. Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją zupełnie bezprecedensową. W tym całym sporze wokół wymiaru sprawiedliwości widzieliśmy już też parę razy spory wewnątrz Sądu Najwyższego, ale sytuacja, w której izba niewłaściwa uzurpuje sobie prawo, czyli Izba Pracy uzurpuje sobie prawo do przetrzymywania dokumentów sprawy, do wyznaczania składu, do uzgadniania tego składu z marszałkiem Sejmu, do rozpoczynania rozpoznawania postępowania, jest oczywiście ewenementem. Nie ulega wątpliwości, tego nikt nie kwestionuje, że właśnie ta izba, która orzekła, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, orzeka w takiej sprawie jak wygaszanie mandatu, odwołania od wygaszenia mandatu, właśnie ona powinna rozpoznać i to zrobiła. Także fakt, że prezes Izby Pracy nie wydaje tych dokumentów, jest kolejnym elementem anarchizacji wymiaru sprawiedliwości. I tutaj trzeba podkreślić bardzo szczególny gest ze strony Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dzisiaj mogliśmy dowiedzieć się o tym nowym orzeczeniu w sprawie Mariusza Kamińskiego. Oczywiście orzeczeniu korzystnym dla Mariusza Kamińskiego, orzeczeniu, w którym uchylono wygaszenie jego mandatu przez marszałka Hołownię, ale jednocześnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych opublikowała bardzo szeroki komunikat, w którym krok po kroku, bardzo spokojnie, bardzo wyważony sposób wyjaśnia, dlaczego zapadło takie, a nie inne orzeczenie. Po to, żeby w pewnym sensie uprzedzić wszelkie zarzuty upolitycznienia orzekania przez Sąd Najwyższy w tej sprawie. W szczególności Izba podkreśla, że nie mamy tutaj do czynienia z zakwestionowaniem prawomocnego wyroku karnego. To tak jakby sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej powiedzieli, no ubolewamy, że wydano tam ten wyrok, bo wszyscy wiemy przecież, że zastosowano skuteczne prawo łaski. Trybunał Konstytucyjny to rozstrzygnął już we właściwym orzeczeniu, ale my jako sędziowie Sądu Najwyższego nie dotykamy tej sprawy. Tutaj sędziowie stosują bardzo właściwe podejście, w pewnym sensie podając rękę do pojednania ponad tymi wszystkimi podziałami. Mówią, my odmawiamy wygaszenia tych mandatów, dlatego że zastosowane prawo łaski działa również dzisiaj, a więc nie można było wygasić mandatów, ponieważ to przebaczenie i puszczenie w niepamięć ma charakter trwały przez prezydenta win i kar, które się z tym wiążą na podstawie prawa karnego. No, panie mecenasie, ale przepraszam, ale to ułaskawienie jest powszechnie nieuznawane przez dzisiejszą koalicję rządzącą, czyli przez ludzi, którzy, polityków, którzy dziś piastują no, niezwykle ważne urzędy w państwie. Pan marszałek Hołownia mówi, nie było ułaskawienia. Nawet wczoraj tak sobie żartował, że skoro nie było winy, to nie mogło być rozgrzeszenia, a skoro panowie
gdyby nie byli skazani, no to nie mogło być ułaskawienia. To samo mówi premier, to samo mówi minister sprawiedliwości. No mamy do czynienia z sytuacją, tak jakbyśmy mieli, przepraszam, dwie rzeczywistości prawne w Polsce. No ja pamiętam jeszcze 2015 rok, kiedy to ułaskawienie zostało dokonane przez pana prezydenta Dudę i wówczas Kancelaria Prezydenta opublikowała katalog kilkunastu, bodajże 14 wypowiedzi doktryny, które wskazywały na możliwość dokonania ułaskawienia w taki właśnie sposób, czyli ułaskawienie na etapie postępowania przygotowawczego, czyli jeszcze przed skazaniem, co zresztą nie jest ewenementem na skalę światową. Wówczas to o tym było głośno. Wszyscy wtedy doktoryzowaliśmy się na prawie łaski. Oczywiście tylko i wyłącznie kwestie polityczne prowadziły do zakwestionowania szerokiego prawa łaski przez ówczesną opozycję, ale trzeba powiedzieć, że przede wszystkim sprawę rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. I tutaj wszystkie karty są w rękach tych, którzy bronili pana Kamińskiego i Wąsika. Mamy do czynienia z jednoznacznością rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, mamy do czynienia z jednoznacznością Trybunału Konstytucyjnego i jego rozstrzygnięcia, ale Trybunał Konstytucyjny jest też nieuznawany przez najwyższych urzędników, przez przynajmniej część najwyższych urzędników w państwie. Pan Mikołaj Drozdowicz, przepraszam, ja powiedziałam mecenas, zdaje się, że radca prawny, więc w takim razie z jaką mamy sytuacją do czynienia i czy przypadkiem nie jest to sytuacja taka, w której, no przepraszam, jedna izba mówi jedno, Trybunał Konstytucyjny mówi drugie, prezydent przychyla się do tego zdania, ale jest izba Sądu Najwyższego, na czele której stoi sędzia, też nie ukrywający w ostatnich latach swoich sympatii politycznych. Z nim z kolei jest w pewnym porozumieniu marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu. I teraz zwykły człowiek, który siedzi i tego wszystkiego słucha i patrzy, obserwuje, może sobie pomyśleć, że być może w tej chwili prawo w Polsce będzie przy tych, którzy mają policję. No bo skoro jedni mówią jedno, drudzy pewno dziesiątego powiedzą drugie, a marszałek już wyprzedzając odbiera prawa dwóm posłom, no to można powiedzieć, że zwycięży ten, kto ma policję i być może agencję ochrony, które są ochraniane przez tą policję. Do czego to nas doprowadzi? Pani redaktor, szanowni państwo, ja ostatnio napisałem taki tekst opublikowany w Do Rzeczy pod tytułem Prawo zemsty i tam właśnie mówię o tym, że w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wykorzystuje się pewne pojęcia, bardzo szlachetne pojęcia, które naprawdę są bardzo ważne dla życia publicznego, praworządność, demokracja, tolerancja, inne tego rodzaju wartości. I nadaje się im zupełnie inne znaczenie. W istocie rzeczy ja to nazywam neosemantyką. Chodzi po prostu o to, żeby stworzyć pewne fantomy, którymi można straszyć ludzi. Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym sporem prawnym, wręcz można by powiedzieć z dualizmem prawnym. Taka jedna uwaga techniczna, ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak może sąd, i to jeszcze Sąd Najwyższy, funkcjonować w ten sposób, że ktoś, kto jest uczestnikiem czy stroną postępowania, przychodzi sobie do sądu i z pominięciem procedur tam obowiązujących biura podawczego i tej całej, powiedziałbym, deontologii postępowania w tych sprawach technicznych, gdzieś składa pismo w miejscu zupełnie tego nieuprawnione. No, jak sobie państwo wyobrażą, a wielu z telewizorów na pewno miało do czynienia z sądami, że ktoś sobie przychodzi do jakiegoś sądu rejonowego czy okręgowego i zamiast składać pismo w biurze podawczym, idzie gdzieś tam do dogadanego sędziego, do jakiegoś pokoiku gdzieś tam na trzecim piętrze i tam zostawia to pismo z mrugnięciem oka, bo tak to wygląda co do kierunku rozstrzygnięcia. No, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Sądzie Najwyższym. Ale kiedy mówiłem o tej neosemantyce, o tych wartościach, którym nadaje się zupełnie inne znaczenie, to ja chciałem zwrócić uwagę jednak na to, że rolą przyzwoitych ludzi, a przede wszystkim prawników, którzy się nie sprzedają ideologii, a którzy traktują prawo poważnie i traktują prawo w kategoriach zobiektywizowanych, jest poszukiwanie rozwiązań pewnych sporów, które się pojawiają. Nawet jeżeli przyjąć, że ta sytuacja jest sporna, to znaczy, że są różne opinie, to trzeba odwołać się do takich pojęć, które będą pozwalały ten spór rozstrzygnąć. I dla mnie takim pojęciem jest pojęcie demokracji. Demokracja to jest
To jest pewna zasada, która także wynika z polskiej konstytucji, która wiąże się z tym, że władze publiczne kształtowane są w wyniku wyborów. Zgodnie z artykułem 4 Konstytucji władza zwierzchnia w państwie polskim należy do narodu. To naród jest suwerenem. I w związku z tym wydaje się, że ta zasada demokratyzmu, zasada demokracji powinna być w tym przypadku rozstrzygająca co do tego, kto ma rację. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, ułaskawienia dokonał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent jest pośród wszystkich organów państwa polskiego tym organem, tym urzędnikiem, który ma najsilniejszy mandat demokratyczny. Panie radca, ale my tą historię w zasadzie znamy. Ja myślę, że to, co nas w tej chwili najbardziej niepokoi, to z czym będziemy mieli do czynienia. Dlatego, że jeżeli nie działa prawo, albo przychodzą tacy, którzy mówią, że będziemy to prawo stosować tak, jak my je rozumiemy, no to właśnie widzimy, jak je rozumiemy, to na końcu zawsze w takiej sytuacji pojawia się siła. Bo jeżeli są dwa stanowiska, to ktoś po prostu przyjdzie z policją albo przyjdzie z agencją ochrony, którą ochrania policja. Albo z bandytami, dokładnie tak będzie. Problem polega na tym, że... Znaczy, przepraszam, panie radco, czy pan się spodziewa tego, że właśnie tak będzie? No bo pan szef resortu spraw wewnętrznych już ogłosił, że policja jest gotowa doprowadzić posłów do więzienia. Czy rzeczywiście możemy się spodziewać tego, że mimo wyroków Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ta policja zostanie użyta i posłowie, którzy są ludźmi nieoskarżonymi o nic, na których nie ciążą żadne zarzuty, bo zostali, wobec nich zostało zastosowane prawo łaski, mimo wszystko zostaną, przepraszam bardzo, zawleczeni do więzienia? Ja się spodziewam, że może taka sytuacja mieć miejsce, dlatego że to prawo siły czy prawo zemsty zostało użyte już, wydaje się, w sposób skuteczny w stosunku do mediów publicznych. Przecież tam dokładnie decyzje bezprawne ministra Sienkiewicza, te pierwsze, co do których w ogóle nie było wątpliwości, że one są bezprawne, no bo minister nie jest organem upoważnionym do odwoływania prezesu spółek medialnych. W istocie rzeczy te decyzje zostały wykonane, czy w cudzysłowie zalegalizowane przy pomocy po prostu brutalnej siły jakichś osobników silnorękich, którzy po prostu siłą przejęli instytucje publiczne, w tym wypadku Telewizję Polską. Więc wydaje się, że pewien szlak już jest utarty, precedens został wykonany. Natomiast ja chciałem, panie doktor, bo to jest bardzo ważne, chciałem dokończyć jedną kwestię a propos tej poprzedniej wypowiedzi. Otóż zwracam uwagę na jedną rzecz. Na sędziów z Izby Karnej, czy z Izby tej Pracy Ubezpieczeń Społecznych, którzy bardzo często wypowiadają się na różne sprawy w sposób, który jest całkowicie zgodny, można powiedzieć, z linią polityczną opozycji, nie głosował dokładnie nikt. Więc mamy do czynienia z jednej strony z prezydentem, mamy z drugiej strony z Trybunałem Konstytucyjnym, który ma legitymację demokratyczną, się komuś to podoba czy nie, bo sędziowie są wyłaniani Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, a więc pośrednio mają legitymację demokratyczną. Z drugiej strony mamy do czynienia z urzędnikami, którzy mają władzę dlatego, że sami sobie tę władzę nadali. No to ja się pytam, czy państwo polskie jest państwem demokratycznym? Jeżeli jedna z trzech rodzajów władz w większości nie pochodzi z żadnych wyborów, uzurpuje sobie władzę i dodatkowo stawia się ponad organami, które pochodzą z wyborów i które mają, tak jak w przypadku prezydenta, bardzo silny mandat demokratyczny. To jest dla mnie rozstrzygające. Żaden sędzia nie mający mandatu demokratycznego nie może dokonywać oceny uprawnień prezydenta. Koniec, kropka. To jest po prostu wprost zasada wynikająca z konstytucji, z tego, że jesteśmy państwem demokratycznym. Władza demokratyczna będzie miała zawsze w takim przypadku pierwszeństwo nad władzą niedemokratyczną. Ja tylko przypomnę, panie radco, że ten argument, który pan w tej chwili przytoczył, czyli to rozstrzygnięcie demokratyczne, było wykorzystywane przez Platformę Obywatelską w przypadku pana marszałka Grodzkiego, bo wówczas właśnie mówiono, że panu marszałkowi Grodzkiemu nikt immunitetu nie uchyla, czyli cały czas jest chroniony przed wymiarem sprawiedliwości, a weryfikacją uczciwości pana marszałka będą wybory. Jeżeli pan marszałek zdobędzie mandat, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Więc widać, że kiedy ta argumentacja pasuje, to ci, którzy dziś sprawują władzę, też potrafią ją wykorzystać. Ale mamy dosłownie chwilę. Ja bym pana adwokata Jerzego Kwaśniewskiego z Instytutu Ordo Iuris chciała zapytać jeszcze o tą sytuację, o którą już pytałam pana Mikołaja Drozdowicza.
co się stanie, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy w przyszłym tygodniu, nie wiem, ja mówię w przyszłym tygodniu, mimo postanowień Sądu Najwyższego wobec pana posła Kamińskiego, wobec pana posła Wąsika, wtargnie policja. Czyli dokładnie będzie to, o czym mówię. Jeżeli nie można wyegzekwować prawa tak, jak się je rozumie, no to wtedy się używa policji. Z czym będziemy mieli do czynienia? To rzecz jasna będzie działalność przestępcza. Jeżeli zostanie użyta siła, jeżeli ale zostanie bezkarna. Użyta aparat państwa, przez jakiś czas pewnie tak, ale pamiętajmy, że te przestępstwa się nie przedawniają. Jeżeli dojdzie do wykorzystania aparatu państwa wbrew orzeczeniu Sądu Najwyższego, wbrew orzeczeniu właściwej izby, w niekwestionowany sposób właściwej izby Sądu Najwyższego, jeżeli dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zostanie z naruszeniem ich immunitetu wtrąconych do zakładu karnego bez prawomocnego wyroku, a w szczególności bez możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej, zgodnie z orzeczeniem SN-u, w tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z przestępstwem. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że obecny rząd doprowadza do bezprecedensowego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, ale już szerzej ten kryzys zaczyna się rozlewać na wszelkie służby, które mają wykonywać orzeczenia sądów. Przechodzimy rzeczywiście w stan decyzjonizmu czy polityki siły. Bez względu na to, jak to nazwiemy, mamy do czynienia ze stanem anarchii, której partia, która, przypomnijmy, nie wygrała wyborów, gdy mowa już o tej demokratycznej legitymizacji, zaczyna stosować siłę do ale ma zdolność koalicyjną i tego oczywiście w żaden sposób nie można kwestionować, ale panie mecenasie, to na koniec jeszcze jedno pytanie, bo my teraz mówimy o politykach, mówimy o posłach, Sądzie Najwyższym. Ja o tym z panem posłem Tarczyńskim rozmawiałam. Ktoś patrzy, słucha, mówi, dobra, mnie to nie dotyczy. Nawet jak rząd postanowi zadziałać już tak bezprawnie, totalnie i po prostu użyć siły, użyć policji i ludzi niewinnych zaciągnąć do więzienia, nawet być może, żeby innych zastraszyć. Co to oznacza, jakie to będzie miało konsekwencje dla zwykłego obywatela? Zwykły obywatel, który staje wobec jakiegoś niesłusznego oskarżenia, który dotychczas mógł liczyć na to, że przed sądem uda mu się sprawę wyjaśnić. Dzisiaj widzi przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziowskiego Justicja, który odwiedza prokuratora generalnego i mówi, może pan na nas liczyć. Tak zresztą pisze do niego już w liście Justicja. Ten obywatel widzi marszałka Sejmu, który uzgadnia, który chwali się tym, że sugeruje, jak powinien wyglądać wybór składów orzekających w Sądzie Najwyższym, tak żeby to orzeczenie było korzystne dla marszałka Sejmu. To jest całkowity brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości. W tych sprawach też drobnych, bo przecież w każdej drobnej sprawie obywatel może się ścierać z państwem na tym czy na innym poziomie. Ale tak czy inaczej to będzie to samo państwo, na którego czele stoi rząd, który dopuszcza się tych nieprawości. Albo może stanąć w sądzie przeciwko człowiekowi, który ma jakieś umocowania polityczne z partiami związanymi z koalicją rządzącą i też może każdy mieć poważne wątpliwości, czy jego sprawa będzie załatwiona w sposób legalny, sprawiedliwy, zgodny z prawem. Tu stawiamy kropkę. Oczywiście ten temat będziemy dalej komentować. Pan Jerzy Kwaśniewski, prezes Zarządu Fundacji Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, był gościem Telewizji Republika, również pan radca prawny Mikołaj Drozdowicz. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Szanowni Państwo, my robimy bardzo krótką przerwę. Ja jeszcze może Państwa zachęcę do tego, żeby subskrybować kanał YouTube'owy Telewizji Republika. To dla nas naprawdę bardzo ważne. Wielka pomoc. Za każdą pomoc dziękujemy. Za chwilę przeniesiemy się także do Poznania, bo w Poznaniu oczywiście trwa demonstracja, zresztą nie tylko w Poznaniu, ale w Poznaniu za chwilę będziemy. Trwa demonstracja w obronie wolności słowa w Polsce.